Siemano wszystkim, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale, a dzisiaj obejrzymy sobie piękne filmy, nie tym razem jakieś satysfakcjonujące, może troszeczkę, ale dzisiaj poglądamy lawę. Co robi lawa z niektórymi przedmiotami, a przede wszystkim pokażę wam, jak osoba stanęła na lawę i zobaczymy, co się stało, moi drodzy. Także oglądajcie, bo warto, fajny odcinek dzisiaj jest, oglądajcie do końca, jeżeli obejrzycie do końca, napiszcie gotowe, a ja wam przypnę serduszko. Moi drodzy, bierzcie jeszcze udział w konkursie na konsolę PlayStation 4. Pierwsza linijka opisu, każdy z was ma wziąć udział, będę mega szczęśliwy, bo w sumie duża nagroda na święta. 5000 łapek w górę, będzie następny odcinek od razu, więc postarajcie się, moi drodzy, a teraz zapraszam was do oglądania. Jak widzicie, mamy tutaj na samym początku jajka versus lawa, to jakby 20 jajek. W ogóle co to jest? W czym ta lawa jest, nie? To akurat ładnie wygląda. Ciekawe, co się stanie. A ona spływa dziwnie, jak budyń. To jest budyń, ale to dźwięk wydaje w ogóle. Jakby tak... Takie piszczenie jajek, lol. Jezus, jak to piszczy, halo. Ale to, jak to fajnie wygląda ta lawa, nie wiem dlaczego, ale... Taki budyń. W ogóle... Otworzyły się te jajka? No, otworzyły się te jajka, no. Ale to zgęstniała ta lawa w ogóle, czarna się zrobiła na dole. No powiem wam, kurde. O, z tej perspektywy będzie lepiej. No ten dźwięk jest okrutny. Czekajcie, ja chcę zobaczyć, czy w ogóle te jajka się otworzyły. Bo z czego co widzę, to jakoś niezbyt. A nie, nie, otworzono, jest. Jest białko. No serio, to wygląda jak taki typowy budyń, nie? Się tak rozlewa. Nawet gęstszy niż budyń. A tak to wygląda po operacji już. No tak czarne, no. Jajko, co ty? Normalnie sobie jajecznicę robi na lawie, czaisz? Widziałeś kiedyś takie... Robić sobie jajecznicę na lawie. Fajnie, fajnie. Teraz pokażę wam, jaki eksperyment zrobili. Jak lawa się wlewa do wody. Ciekawe, czy się zrobi obsydian, jak w Minecrafcie. No w to wątpię, ale zobaczymy, jaka była reakcja. Jak bulgoczy. To się unosi na wodzie w ogóle, nie ta lawa? Ona jest tak gęsta aż. Jak to fajnie wygląda, szkoda, że się obsydyan nie robi. Następny eksperyment, jaki dla was przygotowałem, jest to wlewanie lawy do arbuza. Po prostu zobaczmy, co się stanie, ok? To jest najciekawsze. A w ogóle, co taka płynna ta... O Boże! Chłop jest nienormalny. A co się dzieje, ty, w ogóle? Jak to jakimiś kamykami sypie, co jest grane? Ale nie wiem dlaczego... Czemu ta lawa jest taka płynna tutaj, nie wiem z jakiego powodu. To taką dziurę niby zrobiło, tak? No właśnie, zobaczymy z boku, jak to wygląda. Myk. Aha, no jeszcze raz musi to przykroić. No tak do połowy arbuza, nie? To przyleciało. Ciu, prawie cały arbuz. Ale myślałem, że jakaś to reakcja będzie lepsza, szczerze. Taka 2 na 10 w sumie. Patrzcie, jak chłop przygotował lawę. To są chyba kamienie, nie jakieś wulkaniczne. Ja się nie mam pojęcia, ale ja się nie znam. Normalnie w świecie lawa się zrobiła. Zarąbista. Jak to pięknie wygląda. Zamiast świeczki w domu będzie używane za niedługo. Fajnie to wygląda. O, ale piękny eksperyment będzie, zobaczymy, co się stanie. Nie no, maszyna raczej nie rozwali się, nie? W sumie to jest metal. No... To jest akurat satysfakcjonujące w sumie trochę, no. Co jest grane? Taki włos został. O, z dołu. Ale to śmiesznie wygląda. Fajnie to wygląda, no. Takie glizdy. Taka roz... jak węgiel, no, jak węgiel się to zrobiło, nie? Co on z tym zrobi? No, ale to fajnie wygląda. Kolejna reakcja to jest lawa versus monster. Co się wydarzy? No musi, jak on to nie wybuchnie, to jest jakaś, nie wiem, ta lawa jest jakaś zepsuta, to jest niemożliwe. Jest tak cienki metal. Czy aluminium bardziej. Ta puszka rozerwie tą puszkę. Ale po prawej stronie widzisz, jak to rozrywa? O Jezus Maria, to się wystarczyłem trochę. No i się... Monsterek poszedł. Po monsterku. No, takie bardziej logiczne, nie, że to rozerwie.
ale w fajny sposób. Lawa versus ananas, moi drodzy. Team fight. Co się stanie? A tu co to tak szybko płynie nagle ta lawa? I inaczej wygląda w ogóle. Jak... Ale wygląda jak, nie wiem, jak to jak komputerowo było zrobione, nie? Tak wygląda. Jak nie oglądałem w ogóle filmów z lawą, jak wygląda, nie? Dlatego... Takie dziwne dla mnie to jest. Taka czarna jakaś... Magma. No i co? No i na ananas nie przetrwam. No co może się stać? Wsiąknie ananasa do lawy i tyle. A co dziwnie wygląda. Wodospad lawy. iPhone versus lawa, moi drodzy. Jezu, zmarnować tak telefon. Tak zmarnować iPhone'a? Nie, to jest najgorsze. Ja nienawidzę się na czegoś takie, na takie rzeczy patrzeć. Ja wiem, że mu się z tego filmu zwróci pięciokrotnie, ale... No i co, no... Ta lawa po prostu kradnie, no. Ta lawa się wzbogaca po prostu. Nie wiem, czemu ludzie to robią. Jeszcze próbuję patykiem to jeszcze wydłubać. Bo jak ten patyk się zajarał szybko. O, iPhone się pali. O ja, o, iPhone się pali już. Dobra, zjarał się. Wyciąga go. Ho, wo! I po iPhone'ie, panie i panowie, no. Coca-Cola versus lawa. Co się może wydarzyć? Na pewno ta cola już nie pryska... kolą. No i wybuchnie, proste. Fajerwerki na nowy rok. Tak jest i... A, fajnie, nawet nie wybuchła. No. Ale bez sens. Taka mała dziurka się zrobiła tylko. A, tyle! Super eksperyment! Niesamowity, naprawdę! Coś nieprawdopodobnego. O kurde! Dobra, jak teraz nie wybuchnie ta kola, nie? To ja nie wierzę w ludzkość. A tu jak ładnie płynie teraz, no. O, o, wybuchnie. No weź wybuchnij. Dobra, już nie będziemy oglądać trzeci raz, jak puszka pluje kolą, no bez przesady. Dobra, moi drodzy, ostatnia szansa. Ostatnia szansa daje lawie, naprawdę. Fasolka. Co się z nią stanie? Wybuchnij, proszę. Zrób to dla nas. Fajerwerki na nowy rok, zrób to dla nas, błagam. Tak, tak, tak. Zrobi to. Tylko żeby się nie przestraszył. Tak, teraz 3, 2, 1, nowy rok. Jest! Zrobiło to dla nas. Moi drodzy, udało się. Eksperyment został udany. A teraz to, na co wszyscy czekali, czyli jak człowiek stanie na lawie. Najbardziej mnie to ciekawi, także zobaczmy, co się wydarzy. O. Aha. Czyli tyle. Czyli to było. To było tyle? Kurde. Jak to? Ale to fajnie wygląda, no. Ja bym się nie odważył osobiście tak stanąć. Ale patrzcie, Bud już mu się zajarał. Widzicie? Bud już mu się zajarał pod koniec. No w sumie to była chyba najciekawsza reakcja, nie? Moi drodzy, to w sumie wszystkie filmy teraz poglądaliśmy, które dla was dzisiaj przygotowałem. Następny film będzie już za niedługo, także zostawcie 5000 łapek, będzie następny odcinek. Ja wiem, że teraz jest dużo filmów reaction video, ale niestety jak widzicie po prostu jest zima i ciężko mi jest nagrywać coś na dworze i tak dalej. Będą normalne filmy oczywiście, tylko teraz mam jakąś... Prościej na razie mi po prostu coś przed kompem nagrywać, niż jakbym miał gdzieś latać na dworze i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. Ale oczywiście za niedługo powrócimy do tych filmów normalnych. Te też będę wrzucał oczywiście, ale żeby były też normalne filmy jak za dawnych lat oczywiście, a w lato to już będzie totalna rozwałka, bo chcę przygotować dla was najlepszy rok na moim kanale, żeby były najlepsze filmy dotychczas. Ja wam dziękuję za oglądanie, 5000 łapek to będzie następny film, subskrybujcie ten kanał, bo chyba 70% oglądających nie subskrybuje go, więc moi drodzy, no zasubskrybujcie kanał, będzie mi naprawdę mega miło. Jak to zrobicie, napiszcie w komentarzu, ja wam oczywiście serduszko przypnę. Bierzcie udział w konkursie na konsolę PlayStation 4, bo nagroda jest duża, a łatwo wziąć udział. Pierwsza linijka opisu, napiszcie też w komentarzu, tak jak już mówię na początku filmu. To tyle, moi drodzy, trzymajcie się i w sumie żegnam się z wami. Na razie.